Dzień dobry. Witajcie w czwartek, 18 lutego. Słowem Bożym z naszego przewodnika, z Biblią na co dzień. I na dzisiaj wyznaczone są dwa teksty biblijne. Pierwszy starotestamentowy z pierwszej księgi Mojżeszowej z 18 rozdziału, gdzie czytamy: Panie mój, jeżeli znalazłem życzliwość w Twoich oczach, nie omijaj swojego sługi. I drugi tekst z Ewangelii Łukasza, z 19 rozdziału, w 5 wierszu. Pan Jezus powiedział do Zacheusza: dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Pan Jezus wszedł do Jerycha i przechodząc tam spotyka Zacheusza, człowieka bogatego, który był przewodnikiem celników, zwierzchnikiem celników, czyli kimś, kto ma dobrą pozycję państwową, ale jego reputacja była, można byłoby powiedzieć, adekwatna do jego wzrostu, czyli była bardzo niska. Celników generalnie uważano za złodziei, oszustów, nawet zdrajców Izraela, ponieważ oni pobierali pieniądze od własnego ludu. Dla faryzeuszów w zasadzie nie było wielkiej różnicy między słowami celnik a grzesznik. Były to wręcz ich synonimy. A Zacheusz to zwierzchnik celników, czyli w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć taki ekstra grzesznik. Mimo to Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa. Był tylko jeden problem, o którym już wspomniałem, mianowicie jego niski wzrost. A tłum ludzi oczekujących przejścia Jezusa po prostu zasłaniał mu widok i uniemożliwiał dostęp. I nie chodzi tu tylko o to, że Zacheusz był niski, ale także nie należał do osób szanowanych w społeczeństwie, które przepuściłyby go ze względu na jego pozycję. Raczej nie mógł na to liczyć. Co więc robi? Wdrapuje się na drzewo, wchodzi na sykomorę, która nie bez przyczyny tam stała. Moi drodzy, czasami nasza duma, nasze kompleksy bywają przeszkodą w rozwoju. Koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje. Na przykład brakuje nam wzrostu, brakuje nam urody albo elokwencji. I tutaj potrzebne jest takie drzewo, taka sykomora, dzięki której wyjdziemy z tłumu, spojrzymy dalej i zobaczymy więcej. Pomyślcie, drodzy, zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy weszlibyście na takie drzewo, żeby zobaczyć Chrystusa? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ulicami Twojej miejscowości, Twojego miasta, wioski idzie Pan Jezus. Co zrobisz, żeby Go zobaczyć? Albo inaczej zapytam, czy w ogóle zechcesz Go zobaczyć? Zacheusz wszedł na drzewo, a był kimś ważnym w państwie. Był urzędnikiem i z tego powodu z pewnością zdawał sobie sprawę, że swoim zachowaniem i swoją determinacją, żeby zobaczyć Jezusa, naraża się na plotki, na obmowę, na gadanie za plecami, ale robi to bez względu na to, co inni pomyślą, co powiedzą. On to robi, bo pragnie zobaczyć Boga. Kiedy Jezus przechodził tamtędy, zauważył go siedzącego na drzewie i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Ta historia, ta sytuacja pokazuje nam, że Boża miłość odnajduje nas nieraz w różnych, w przeróżnych sytuacjach. Tylko trzeba mieć odwagę wychylenia się zza pleców tłumu, który czasem przysłania to, co jest ważne, a co niejednokrotnie dzieje się obok mnie. Pan Jezus mówi do ciebie: dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Dziś. Nie jutro, nie za tydzień, za miesiąc czy za rok. Dzisiaj. Czy jesteście gotowi, żeby Go przyjąć? Przyjście Jezusa musi wywołać konkretne postanowienia, tak jak u Zacheusza.
On w dalszej części tej historii mówi Jezusowi, że połowę swojego majątku oddaje ubogim, a jeśli coś wymusił, to jest nawet gotów oddać poczwórnie. I jestem przekonany, że nie mówi tak tylko po to, żeby nie popsuć, w cudzysłowie mówiąc, reputacji Chrystusa. Ale on chciał pokazać, że się zmieni. Oczywiście Jezusowi nie chodzi o dobrą reputację, ale jeśli inni zobaczą zmiany w naszym życiu po tym, jak przyjęliśmy Boga, to nasze świadectwo może innych skłonić do myślenia. I życzę nam wszystkim, by Pan wszedł w Twoje i w moje życie, do Twojego i do mojego serca i je zmieniał. Pozwól zatrzymać się Jezusowi w Twoim domu. On chce do Ciebie przyjść. Jeszcze dziś otwórz Mu drzwi, nawet jeśli to będzie wiązało się z ryzykiem zmiany życia. Spróbuj znaleźć swoją sykomorę, która pozwoli Ci wznieść się ponad tłum, żeby zobaczyć Boga. A modlitwą niech będą słowa Abrahama, które są drugim przewodnim wersetem biblijnym dzisiejszego dnia. Panie mój, jeżeli znalazłem życzliwość w Twoich oczach, nie omijaj swojego sługi. Amen. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia i całego czasu pasyjnego. Pozostańcie z Bogiem.